Czekaj, co się stało? Widzowie, jeżdżę po my... O! No to się rusza samo! To się rusza samo, nic nie mogę zrobić! Nie, o, nie, o, ja, to chodzić? Co ja mam robić teraz, stary? Ja wyszedłem z tego domu. No ruszam myszką, nie mogę nic zrobić! Siemano, siemano! Witam, widzowie, w kolejnym odcinku na... Palio Nowie. Jak zwykle ten korytarz, wiecie co ja robię? Zawsze rozpoczynam odcinek w takim biegu. Zawsze rozpocznę go w tym korytarzu i zawsze mówię: kurczę, dlaczego znowu w tym samym miejscu rozpocząłem odcinek? No ale trudno, czy po prostu się tak jakoś przyjęło. Czasem jest tak, że po prostu to takie najlepsze miejsce do tego, żeby rozpocząć odcinek, i jest to zazwyczaj moja chata. Słuchajcie, no w poprzednim odcinku pokazaliśmy Pawłowi Co ty tu robisz? Los! Co jest? Ale my się dawno nie widzieliśmy. O ja, człowieku, co się działo? Co się działo? Gdzie ty byłeś w ogóle? O, teraz muszę zicnąć. Co? Zicnąć. Aha, no to nie wiem, czy to jest dobry pomysł tutaj, bo tu mogą ci X zaatakować. Aha, kurde, ja już jestem tak nieprzyzwyczajony do tego, co się dzieje, że to jest szok. No nie, klapnij se tu na łóżku. Tu na łóżku se klapnij. A bo dobra, siedź se tu. Dobra, masz. Dobra, słuchaj. Ja doszły mnie słuchy, wszyscy widzowie mi pisali, że ty byłeś w Mutancie, czy coś takiego. Gdzie ja nie byłem? Bo nie zadałeś pytanie. Byłem w Mutancie i patrz na me serce! No właśnie, kurczę, no masz całe, no. Moje gratulacje. Ja mam 10, odzyskałem! No dobra, a jak ty to zrobiłeś? Długa historia, no wyrwałem mu z piersi po prostu, bym tak musiał to rzec. No nie, dobra. No były porozrzucane te serca w środku mutanta, no i je systematycznie zbierałem, no. I czujesz się dobrze teraz, tak? Nie ma jakiegoś Czuję się stołu. Świetnie, czuję się świetnie, ale mam gorszą informację, no znaczy właśnie nie wiem, co się do końca stało, no bo wziąłem ostatnie serce, no i wybuchł na moich oczach w środku ten, jakby te serce, co tam było, no i pojawiłem się tutaj, ja nie wiem, co się stało z mutantem, nie mam pojęcia, co się dzieje w ogóle. Nie widziałem go. W sensie, że możliwe jest, że go wysadziłeś od środka, czy coś takiego? Znaczy, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, no raczej nie. Raczej tylko serce, ale no nie wiem. Da się to sprawdzić, bo ja wiem, gdzie on zazwyczaj się ukrywa, ale dobra, to nie jest najważniejsze teraz, sprawdzimy to może potem. W każdym razie, słuchaj, to ty tam byłeś, ja też powiem ci, że nie traciłem czasu, ponieważ stworzyłem coś niesamowitego. Chodź, pokażę ci, chodź. Idę sprawdzić. No i tutaj zapraszam, musimy pójść do laboratorium i tam ci pokażę, co zrobiliśmy, co zrobiłem ja w sumie, bo jest to naprawdę potężne i też ci powiem, co Paweł zrobił, bo już ja w sumie się dowiedziałem od niego i to może się łączyć z tym, co ja zrobiłem. Całkiem możliwe. Okay. Dobra, tu zapraszam do tego laboratorium. Jezus, ja ty masz zawiłowań tu. No ale tam ja mam dużo zamiłowań. Zawiłowań na tej bazie. Chodź nie tutaj. Nie da się trafić, idę, no. Szybko tu musisz podejść, tak? Klikam to, dawaj, przechodzimy. Dobra, okej. Zrobiłem takie miejsce. To jest ogólnie laboratorium, w którym zacząłem pracować nad X-ami. Porwałem tutaj jednego z X-ów. Ty nawet byłeś tutaj. Byłem. No tak. A to ty byłeś? Byłem. No dobra, czy ja już zapomniałem, że byłeś przy tym. No tak, faktycznie, no to patrz, to tutaj mam ich więcej, zrobiłem ich już więcej sztuk, nie? Jak widzisz, za szybką sobie stoją, elegancko czekają. Ale jest jeszcze jeden X stary, którego zrobiłem i on jest silniejszy od tych wszystkich, nie? Co? Ale jak to? Serio, on jest taki, że on ma zbustowaną ilość serc, ma nieskończoną regenerację życia, zbustowane zdrowie, jakieś tam ma zwiększoną siłę. Co ty gadasz? Jest specjalnie zrobiony silniejszy tak, żeby po prostu był w stanie zniszczyć X-a po prostu, nie? I on jest tutaj na tyle silny, że ja go... I jeszcze mam go na zdalne sterowanie. Jak? Jak? Steruję nim tym. Okularami, podłączyłem je do tych okularów. Jo, to tak działa? Dawaj, odpal go. I takim sterkiem. Ale nie mam go tu niestety. Jak chcesz to zobaczyć, to musisz stary pójść do siebie na chatę. Iść do siebie na chatę, ja tam zaraz przyjdę, bo ja muszę go odpalić. Dobra, ale jaja. Dobra widzowie, słuchajcie, staję w tym miejscu, w tym momencie tutaj do środka. Tu mam jakąś skrzynkę, dobra, uwaga. Odpalamy X-a 2.0. Zobaczymy reakcję Dave'a, jestem ciekaw, co on o to powie. Dobra widzowie, mamy to ponownie w X-ie 2.0. Dobra, bierzemy ostrze 2.0 i bierzemy oczywiście te jabłka i idziemy do Dave'a, idziemy mu pokazać to. Jestem ciekaw, jak on na to zareaguje. No powiem wam szczerze, że jestem dumny z tego X-a, którego udało nam się stworzyć. Serio, po prostu jakoś jest to taka maszyna w rękach, która po prostu chodzi i niszczy wszystko, co na swojej drodze spotka. Patrzcie, widzicie to na przykład? Niestety nie mam, jest tak potężny jak... O, dobra, wrzuciłem ich do wody. Dobra, nie chcę mi się z nimi lać na razie. Lecimy do Dave'a, bo oni w ogóle... Co jest grane? Jak ty tam wrócił? Ej, dobra, to jest podejrzane. To jest podejrzane. Czekajcie, bo to jest... To jest... Czekajcie, co tu się wyprawia? Ja zrzuciłem obydwóch stąd.
nie? Padli oboje do wody. Ten to w ogóle się topi. No i dobra, niech się topi. I ten jeden się nagle pojawił tu na górze. Jak on tutaj wyszedł wyżej? To jest podejrzane. Dobra, zabijmy ich już. Niech leżą. Miejmy ich trochę mniej, jak już mamy tego X-a 2.0. Wykorzystajmy go do tego, żeby niszczyć te X-y. Dobra. Idziemy do Dave'a. Zobaczymy jego reakcję. Mam nadzieję, że tak powiem, pozytywnie się odniesie do tego wszystkiego. Dobra, uwaga. Panie Dawidzie, dzień dobry. Kurde! Spokojnie, spokojnie, to ja. To ja, jestem... Na pewno. Na zdalnym sterowaniu, przecież mnie słyszysz. Zjadłeś szypsona. Nie, i to jest X2.0, który jest tutaj, którym kontroluje. Co to jest tu napisane? Siemson, cel na jutro. Okej, fajnie napisane jutro. Wbić platynę po razie, wykonać punkt pierwszy. No dobra. Podoba mi się ten plan. No, jest treściwy i ma wszystko, co chce zrobić. Jest atrakcyjny jak najbardziej. Dobra, no widzisz, jakiego mam potężnego X-a? Ma też potężny no, miecz. Ale to rozumiem, że nim nie bij. No nie, no spokojnie, nie bijecie. X2.0, tak się nazywa miecz. Aha! Sharpness 5! Ej, właśnie, no? Bo mi się ostatnio miecz zgubił, mogę go? Nie, bo to jest... Ja potrzebuję do tego X-a. Żeby to tu działało, no bez przesady. Dałbyś, koledze, daj kamienio! To możemy popracować nad tym, żeby coś ci ogarnąć, nie? Ale bez przesady. No i jak oceniasz, jak się prezentuje? No fajnie, ale nie wygląda na jakiegoś mega silnego. No nie wiem, czemu tak mówisz, że on taki potężny i w ogóle. Dobra, żeby ci nie oszukać, ile ja mam tutaj serc. Czekaj, rząd ma 10, tak? Raz, dwa... Czekaj, bo to jest tak jeden obok drugiego, że ja nie będę go policzyć, muszę to zaznaczać. Raz, dwa... Dobra, ale trzy, gadasz, to ja cztery, też to mogę, że mam 500. 6, 7, 8, 9, 10... 10! 10? Chyba dobrze policzyłem. Jest to serc, czyli masz 100 HP. A mogę cię walnąć i tak, co? Lekko bij. No, nawet nie poczułem. No jak? No nic nie poczułem. A jak wywalę w ciebie ten magazynek? No strzel. No, zadaję się wrażenie, ale no, dalej mam z 50 serc. No to jakie? No to jak masz 100, jak ja ci kurde walę jeden pocisk? No nie, bo one mi się regenerują teraz, wiesz, bo ja za każdym razem jak go załaduję, to one się od nowa ładują jakby po kolei wszystko. Aha, okej, okay, rozumiem. No, więc to trochę, dobra, to trochę śmieszne, trwa. No dobra, fajne w sumie, no dobra, no to w takim razie ten, zrób mi też takiego. Czekaj, co się stało? Co? No nie, nie mogę... Takiego. Nie mogę się ruszyć! Jak nie możesz, stoisz tu, zrób mi też takiego X-a. Nie mogę się ruszyć. Zrób mi też takiego X-a. Nie mogę się ruszyć, stary, no. Zrób mi takiego X-a, no i patrz, no i tak to jest, widzowie. Naobiecuje, a nie dokona. Nie wiem, stary, fajnie. Co się dzieje, nie wiem, co się dzieje, stary. O, ruszył się, coś się ruszyło, ale... No ruszam myszką, nie mogę nic zrobić. No jak co jest grane, na klawiaturze też klikam. Dobra, no jak nie chciałeś go mi robić, to po prostu mogłeś powiedzieć. Nie o to chodzi. Ej! Ej, stary, to nie ja, przysięgam, to nie ja! Jak nie ty? To nie ja, przysięgam, no nie mogę ruszyć tym X-em! Stary, no nie mogę się ruszyć, serio, no... Nawet, widzowie, jeżdżę po my... O! No to się rusza samo! To się rusza samo, nic nie mogę zrobić! Nie, on no, zaczął chodzić. Co ja mam robić teraz, stary? Ja wyszedłem z tego domu. Dobra, stary, leć do tego laboratorium. Leć do laboratorium, tam są... widzicie, widzowie, co się dzieje, ja nic nie robię, ja, tam jest taki przycisk, który jest w stanie zdezaktywować wszystkie X-y, które stworzyłem. Ale musisz polecieć do tego laboratorium. On chodzi teraz po twoim domu. Całkiem możliwe, że on będzie chciał poruszyć z tobą za pogoń, ale no nic nie mogę zrobić, patrzcie, widzowie, jeżdżę po myszce. Nic się nie dzieje, po klawiaturze klikam, nic. Dobra, on wychodzi, on wyszedł. Dobra, on wyszedł. Ja już chodzę. Nie, stary, mam ręce w górze, on sam chodzi. Nie mam kontroli, straciłem kontrolę. Jak mi nie chciałeś robić tego robota, to mogłeś mi po prostu powiedzieć. No nie o to chodzi, ja bym ci mógł zrobić tego robota, tylko... Ja przecież mam tam ich kilku na górze. Tylko... Dobra, ja jestem w tym laboratorium, co mam tu zrobić? Szukaj takiego przycisku, tam jest taki przycisk obok takiej kabiny ze szkłem. Ja tam, on jakby aktywował i on też jest w stanie zdezaktywować. Przycisk! Przycisk, tak, normalny przycisk. Jest 15 przycisków, człowieku. A, no, tam nie ma przycisku, tam jest jeden, tak, gdzie ty poszedłeś? Gdzie ty jesteś? No jestem w laboratorium, a widzę masz? Chyba przycisk, no. To zdezaktywuj go, żeby... No, zdezaktywuj. Kliknąłeś? Tak, dobra, tak, co się tak, stało? Tak. Wyłączył się. Chyba się wyłączył, czekaj, jak ja się mogę wyłączyć z tego? Dobra, jest, ten przycisk kliknąłeś? Dobra, jest git. Tak, dobra, tak to. Dobra, no? Czekaj, on tam jest dezaktywowany, chodź, lecimy po niego, bo trzeba go... Jest dezaktywowany, ale on mnie uderzył, ała! Co? Czekaj, już się otwieram. Dobra, dawaj.
Dobra, chodzi o to, go trzeba zabrać, go trzeba stąd zabrać, on nie może wpaść w niepowołane ręce, jak go ktoś zabierze, ktoś, kto nie powinien go mieć, to będzie lipa, on się zatrzymał przed twoim domem. Tak, ale jak jest włączony, to co, no to git. No tak, ale muszę go stamtąd zabrać, przecież go nie może nie zabrać ktoś nieupoważniony do tego. Czekaj, on tu... Co? Nie ma go. On się tu zatrzymał. No tu! Tu się zatrzymał. Chyba tu, ten, nie wiem no. Ja widziałem z tego, że łaził przy domku moim. Tam sprzed szyb, za laboratorium. Nie, dobra, czekaj, rozejrzyj pokój. U góry cały czas był gdzieś tutaj. On musiał gdzieś pójść, on musiał gdzieś pójść. Czekaj, a on się nie zatrzymał gdzieś tu? Bo ja widziałem, jak on wchodzi do szpitala. Nie, on zatrzymał się dokładnie tutaj, w tym miejscu. No, tu, w tym może miejscu źle widziałeś, stary, chodź do szpitala, bo ja widziałem z góry, że wchodził do szpitala. Czekaj. Nie mogę w szpitalu gdzieś? Bo ja nie, ty widziałeś to cały czas? Cały czas widziałeś, tak, ja ciągle miałem widok z jego osoby, tylko po prostu nie miałem kontroli nad tym, co on robi. Nie, no dobra, straciliśmy X2.0 tego silniejszego, to jest najgorsze, co się mogło stać.